Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 2 czerwiec 2012. Dzisiaj na Kikowym Szlaku kilka słów, właściwie o temacie, o którym mówiłem niedawno, mówiłem w ramach Sekretów Sukcesu, bo mówiłem o sile wiary, ale dzisiaj chcę powiedzieć jeszcze troszkę o tym, bo parę rzeczy mnie skłoniło do tego, to znaczy chcę powiedzieć o tym, że zawsze widzimy to, w co wierzymy, ba, mało tego, słyszymy to, w co wierzymy. Czujemy, odczuwamy zawsze to, w co wierzymy, prawda? Gdzieś tam w tych głębokich pokładach naszego umysłu, gdzieś tam w podświadomości ciągle odbywa się ten proces porównania, gdzieś tam w mikro, w nanosekundach, prawda? I daje nam jakiś wielki impuls, że tak powinno być, tak to wygląda, prawda? Czyli ta siła wiary jest ogromna. Ale mówię dzisiaj o tym, tak naprawdę widzimy to, w co wierzymy, ponieważ jakby skłoniło mnie do tego tematu takie drobne wydarzenie dzisiaj, które miało miejsce. Drobne, ale takie pokazujące to ewidentnie, bo tak dotarło do mnie bardzo mocno. Otóż zawsze chodząc na siłownię, zabieram ze sobą bulet po ekstra. Piękny, zielony bulet po ekstra, prawda? I tam zawsze wlewam 30 ml maksa i dopełniam go wodą. No i tak to miało miejsce przez gdzieś tam cały miesiąc praktycznie. I w przerwach między ćwiczeniami oczywiście sięgam sobie i popijam, tam parę łyczków wezmę i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj, kiedy poszedłem na siłownię, wziąłem ze sobą bulet nie ekstra, ale bulet maksa, do którego pusty bulet maksa, w którym 30 ml maksa oczywiście było wlane i reszta było wypełnione wodą. No i pierwsze moje ćwiczenie to rowerek, siedzę na tym rowerku, prawda, pół godziny kręcenia, zwiększenie obciążenia i tak dalej. W międzyczasie dwa razy po parę łyków, no i skończyłem ćwiczenie. Zawsze jest tak, że po ćwiczeniach trzeba zdezynfekować, prawda, tamte rączki i tak dalej. Więc idę, kawałek papieru tam oddzieram, psiknąłem tą wodą z tego zdezynfekowania. Przetarłem rączki w tym moim rowerku, a to jest cały rząd tych rowerków, prawda, cały rząd tych maszyn. Więc przetarłem to wszystko pięknie. No i chcę w tej chwili sięgnąć po mojego buleta, ponieważ chcesz wypić parę łyczków, patrzę, a w miejscu, w którym zawsze na tym rowerku go stawiam, nie ma go. Rzucam okiem, nie ma go. Patrzę na ten rowerek, czy to na pewno mój, ale tak, z tyłu jest przewieszony ręcznik. Przecież to jest mój ręcznik, bo w pierwszej chwili pomyślałem, że to nie jest ten rowerek, że do inny poszedłem przetrzeć, prawda? Patrzę znowu w to miejsce, gdzie zawsze bulet stoi. Jest! Jest bulet Maxa. Wziąłem ten bulet, wypiłem parę łyków i pomyślałem sobie, kurczę, niesamowite, niesamowite, niesamowite. Mój umysł tak naprawdę był nastawiony na zielony, piękny kolor Maxa. Na piękny, zielony kolor ekstra, przepraszam. Na kolor ekstra. Tymczasem, kiedy spojrzałem w to miejsce, był Max, którego po prostu nie zobaczyłem. Zobaczyłem ekstra w podświadomości, tak naprawdę nie zobaczyłem tego ekstra, bo tam go nie było. I przez pierwsze 2, 3, 4 sekundy była konsternacja. Nim dostrzegłem, że to jest Max, to jest mój Max. Taki prosty przykład. Jakże często widzimy, jaki samochód chcemy kupić, prawda? I jak bardzo się koncentrujemy wtedy na tym, że gdziekolwiek nie jesteśmy, to tamten samochód, który przejeżdża, a jest taki, jaki chcemy kupić, to jest dokładnie ten, czy kupiliśmy coś nowego. Osoba, którą kochamy, prawda? Jesteśmy gdzieś tam w mieście i gdzieś tam widzimy z tyłu kogoś daleko i taki przebłysk, to jest chyba ona, prawda? Jakby taki poziom wiary się lekki podnosi. Kurczę, co ona tu robi? Ona jest tutaj, prawda? Tak się po prostu dzieje. Tak się po prostu dzieje. No, niesamowita rzecz. Niedawno oglądałem też taki program, to chyba było Galileo bodajże, gdzie chodziło o dźwięk, o to, że wierzymy tak naprawdę nie w to, co słyszymy, ale słyszymy to, w co wierzymy, prawda? Jakiś tam pan powtarzał jakiś tam sygnał, jakiś tam plum, 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 prawda? I wszyscy słyszeliśmy to plum. Potem w międzyczasie on dalej ustami robił to plum, plum, prawda? Natomiast zmieniono to plum na bum, bum, bum. Zmieniono rodzaj dźwięku, ale on to plum tymi ustami wykonywał i formalnie słyszałem cały czas to plum, a nie bum, prawda? Czyli tak naprawdę słyszałem to, w co wierzyłem, a nie wierzyłem w to, co słyszałem. Tyle. Ja myślę, że to jest ogromnie ważne, dlatego że to się rozciąga na całe nasze życie, a przedsięwzięcie nasze, o Boże, prawda? Niesamowicie. Pamiętajmy zawsze o tym, że widzimy, słyszymy i czujemy zawsze to, w co wierzymy. Dlatego bardzo mocno pracujmy nad tym naszym poziomem wiary. Nad tym możemy pracować. Absolutnie. Bez żadnego problemu. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!